Michał Dmitrij Ipatow, rosyjski skoczek, ponad 170 metrów, a zatem ta różnica była naprawdę spora. No spójrzmy raz jeszcze, skok Stefana Kuli. Stefan wczoraj skakał dobrze, ale nie zachwycająco, nie na tyle daleko, by zapewniało mu awans do drugiej serii. Ja myślę, że jednak ta ilość skoków dała nie najlepsze rezultaty. Myślę, że Stefan, tak jak i inni skoczkowie, chcieliby, żeby już zacząć skakać na innej skoczni, żeby się wreszcie tutaj to skończyło, bo rzeczywiście warunki są takie, które no, nie pozwalają na wyegzekwowanie od siebie nawet wszystkiego, czego się chłopak nauczy. Przypomnijmy, dzisiaj organizatorzy założyli sobie dwa konkursy, z czego ten, który trwa już w tej chwili, ma się rozstrzygnąć na zasadzie zaledwie jednej serii, czyli 40 skoków będziemy tutaj oglądać i od razu